Dzisiaj słówko dla tych, którzy sympatią są po stronie młodego polityka Krzysztofa Bosaka. 1 300 000 osób, które zagłosowały na niego w pierwszej turze głosowania na prezydenta. To dużo osób i to dokładnie tyle, ile brakuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie do pełnego wyniku, który osiągnął w drugiej turze 5 lat temu. 1 300 000 osób. Nie mam żadnej wątpliwości, że wśród zwolenników Krzysztofa Bosaka jest wiele naprawdę bardzo zacnych ludzi, którzy chcą dobrze, ludzi, którzy niecierpliwią się tym, że do tej pory nie udało się jeszcze bardziej uszczelnić przepisów chroniących życie ludzkie, że deklaracja stambulska nie została jeszcze uchylona. Ludzi, którzy chcieliby mocniej, szybciej, energicznie osiągać pewne rzeczy. To wszystko prawda, ale kiedy jest moment tak jak teraz, kiedy pojawiło się ryzyko skręcenia Polski w bardzo stronę groźną, czy to jest czas na patrzenie przede wszystkim na różnice programowe, na inny pomysł na tempo osiągania poszczególnych rzeczy? Czy to jest czas na budowanie sobie elektoratu na przyszłość? To wszystko są ważne rzeczy, ale priorytet jest taki, na pierwszy ogień dobro Polski. Jeśli popatrzymy w ten sposób, pod kątem dobra Polski, to jeszcze musimy się uporać z jedną rzeczą, która bardzo mocno pęta ręce i myślenie wielu zwolenników Krzysztofa Bosaka. Otóż w mediach mnóstwo razy natknęłam się na dziwny komentarz ze strony osób związanych z Konfederacją, według którego jakoby Prawo i Sprawiedliwość było dokładnie tym samym, co Koalicja Obywatelska. Dokładnie tym samym. Wręcz niektórzy uparcie używają określenia popis. Jest to tak zdumiewające, tak szokujące i w ogóle nietrafione zestawienie, że zastanawiam się, czy ktoś to robi świadomie, nieświadomie, czy to błąd, czy to kłamstwo, nie wiem. Ale czymkolwiek by to nie było, wprowadza mnóstwo niepotrzebnego zamętu w myśleniu zacnych ludzi, którzy chcą dobrze. Otóż oba ugrupowania, mimo że pierwotnie wychodzą od Solidarności, bardzo radykalnie różnią się. Bardzo radykalnie. Im bardziej środowiska liberalne, środowiska wcześniej Unii Wolności, później Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, im bardziej skręca w lewo, też w obrębie światopoglądu, tym bardziej rozchodzi jej się droga między tym, co było u podstaw Solidarności, a tym, co jest obecnie realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach bardzo mocno skupiło się na kwestiach rodziny i wspaniale. Tego brakowało we wcześniejszych latach. To jest bardzo cenny kierunek. Kierunek, który jest radykalnie sprzeczny z tym, jak te sprawy realizowała Koalicja Obywatelska czy wcześniej Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno skupia się na odzyskiwaniu mocnej pozycji Polski w świecie, też Unii Europejskiej. I to też jest radykalna różnica między tym, jak to widzi Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość ma odwagę reformować sądy po to, żeby pozostałości, mocne, okopane pozostałości PRL-owskich czasów, żeby nie rzutowały już na bieżące funkcjonowanie sądownictwa. I w tym też radykalnie różni się Prawo i Sprawiedliwość od Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy. Tych różnic jest jeszcze więcej. Jedno jest pewne. Oba kierunki są bardzo, bardzo różne. I pewnie dlatego, gdy w Smoleńsku, w katastrofie smoleńskiej, zginął główny kandydat na prezydenta Polski, profesor Lech Kaczyński, który miał startować na drugą kadencję i miał bardzo dużą szansę zostać się wybranym ponownie. Gdy zginął on i wielu jego kluczowych współpracowników,
Platforma, przejmując władzę, najpierw przez osobę Bronisława Komorowskiego, radykalnie pozmieniała różne kierunki, których pilnował profesor Kaczyński, łącznie z podpisaniem prawie natychmiast po katastrofie smoleńskiej przez rządy Platformy, podpisaniem niezwykle niekorzystnego dla Polski kontraktu gazowego z Rosją. Także, drodzy przyjaciele, myślę z życzliwością o grupie wyborców Krzysztofa Bosaka. Drodzy przyjaciele, nie dajcie się zwieść mówieniu, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja czy Platforma Obywatelska to jest to samo. To nie jest to samo. I właśnie dlatego wasze pójście na wybory jest tak bardzo istotne i wasze oddanie głosu, wybór większego dobra. A większe dobro dla Polski to nie jest trwanie przy swoim kurczowym trzymaniu się, bo są jakieś różnice. Większe dobro dla Polski to zabezpieczenie jej przed bardzo ostrym skręceniem w lewo. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia przy urnach. Pa. Wasza Agnieszka.